Różaniec z błogosławionym Bronisławem Markiewiczem. Różaniec jako modlitwa nadziei. W świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i świętego Michała Archanioła w miejscu piastowym, kolebce michalickich zgromadzeń zakonnych, w głównym ołtarzu widnieje figura Matki Bożej. Wykonana została w Krakowie w tamtejszym zakładzie rzeźby artystycznej Kazimierza Chodzieskiego na zamówienie księdza Bronisława Markiewicza. Do miejsca piastowego zawitała 13 marca 1896 roku. Co było motywem skłaniającym błogosławionego Bronisława do takiej inwestycji? Pięknie rzecz wyraził ksiądz Ferdynand Uchała w wierszu pod tytułem List do rzeźbiarza. Pisze znowu. Niech Pana nie dziwi ta w mych listach uporczywa troska, by ku dzieciom zeszło najprawdziwiej ukazane piękno Matka Boska. Ona będzie dla nich ciepłym domem, ona będzie dla nich jak kłos pszenny. Długich modłów, Panie, trzeba dłoniom, aby obraz jej wykuły wiernie. Tyle poeta. Nasz błogosławiony napisał w ćwiczeniach duchownych. Szczególna cześć dla imienia Maryi tworzy i tworzyć będzie nierozerwalny łącznik i węzeł między nami wszystkimi. Węzeł i łącznik to różaniec święty. Cenił ten rodzaj modlitwy ksiądz Markiewicz, co wynika z jego zapisków. Zanotował tam: codziennie będę odmawiać cząstkę różańca. I to Maryjne nabożeństwo wprowadził do swoich zakładów. Wprowadzał także inne nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Młodzież lgnęła do niego, jak do najlepszej matki, bo tej ziemskiej najczęściej nie znała. Ksiądz Walenty Michułka pisze: biegła młodzież do kaplicy i spędzała tam chwile wolne przed ołtarzem Matki Bożej. Postać tej Najświętszej Królowej stała się tak drogą, słodką i umiłowaną dla niektórych, że bawiąc z obowiązku poza zakładem, tęsknili za nią i śnili o niej. Wracając zaś z podróży, biegli czym prędzej do kaplicy, aby powitać tę Matkę Najmilszą i spędzić kilka chwil serdecznej u jej stóp modlitwie. To było autentyczne karmienie się nadzieją. Mimo niełatwego, sierocego życia, wychowankowie zakładu mogli być pewni, że mają Matkę w niebie, a ona nie pozwoli im zginąć. Trwa miesiąc październik, czas omadlany różańcami. Niech ta modlitwa niesie i nam nadzieję, bo jak napisał w encyklice Rosarium Virginis Mariae papież święty Jan Paweł II, dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy narodu, sprawy naszych bliźnich, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Matko naszej trudnej nadziei, módl się za nami.